Buongiorno, witajcie kochani ze słonecznego, w miarę ciepłego Neapolu. Jak widzieliście w karcie społeczność, wyjechaliśmy na święta, na tydzień czasu i mamy zamiar spędzić dobrze ten czas. Tym razem troszkę odpoczynku, troszkę relaksu z rodziną, a przede wszystkim dużo relaksu z rodziną. Chcemy też załatwić kilka naszych spraw, takich no, organizacyjnych, ważnych. O tutaj z tyłu widzicie, w samochodzie mamy paczkę, którą musimy nadać do Warszawy, także poczta, musimy podjechać do lekarza, załatwić nowe leki dla Massimo. Teraz właśnie czekam na Massimo, bo poleciał na chwilę do administratora naszego budynku, żeby zrobić wszystkie opłaty za nasze mieszkanie. No i tak, słuchajcie, chcemy odwiedzić kilku znajomych, chcemy podjechać na pewno na jakiś fajny spacer, mamy zamiar dużo jeść, a przede wszystkim, słuchajcie, wczoraj powiedziałam do Massimo, że mam mi kupować codziennie świeżą mozzarellę na śniadanie, mozzarellę di bufala, którą uwielbiam. Zresztą już wczoraj jak przyjechaliśmy, to siostra Massimo przygotowała dla nas taką ucztę, którą pokazywałam na Instagramie, po prostu tyle jedzenia, że hej. Wrócę na pewno z dodatkowymi kilogramami, ale ja się tym kompletnie nie przejmuję, także czeka nas fajny wypad. Pomyślałam sobie, że zrobię dla Was też taką tutaj relację na moim kanale. Raczej nie będzie to film z każdego dnia, chociaż na początku tak planowałam, żeby zrobić takie vlogi albo taki tydzień z nami. Raczej będzie to po prostu jeden długi film, ale zobaczymy, ile będę miała materiału, czy będę musiała go pociąć, zrobić krótsze. Wszystko, słuchajcie, wyjdzie w praniu. W każdym razie jesteśmy szczęśliwi. Podróż do Neapolu przebiegła bardzo dobrze. Co prawda mieliśmy 1,5 godziny opóźnienia, ale dolecieliśmy cało i zdrowo. Tak jak mówię, na razie pogodę mamy całkiem fajną. Mamy już zaplanowane całe święta, więc na pewno święta też spróbuję Wam tutaj pokazać. No przede wszystkim życzę Wam miłego oglądania. Dawno nie było takiego vlogu tutaj na moim kanale, ostatnio było dużo filmów kosmetycznych, więc myślę, że to będzie taka mała, mała satysfakcja dla osób, które za takimi vlogami się stęskniły. No, czyli życzę Wam miłego oglądania, a my jedziemy dalej, bo widzę, że Massimo już idzie załatwiać nasze sprawy. Zobaczcie, jakie fajne pomidorki. Pomidory di Sorrento. Pomodoro all'insalata di Sorrento. Czas coś zjeść. Mówiłam, że będzie. Patrzcie na to, patrzcie ile. O, niesamowite, po prostu uwielbiam. Kto z Was nigdy nie próbował mozzarelli di bufala? Jestem bardzo ciekawa. To jest coś, po prostu no nie da się opisać, jaki to jest smak. To jest tak pyszne, tak dobre. Same pyszności. Same pyszności. Jest już wieczór. Mamy godzinę prawie 20:00 i za moment wybieramy się do restauracji. Dzisiaj mamy Wielki Czwartek, więc ci z Was, którzy śledzą tutaj nasze poczynania na moim kanale, to doskonale wiedzą, że Wielki Czwartek przed świętami wielkanocnymi we Włoszech jemy zuppa di cozze. Jest taka tradycja, to jest taka, to się nazywa zupa, ale to nie do końca jest zupa, słuchajcie. No i właśnie za moment jedziemy do restauracji całą rodziną, Ja, Massimo, Daniela z dzieciakami i z mężem na zupa di cozze. Więc postaram się w restauracji pokazać Wam, jak to wygląda dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest zupa di cozze, jak ona wygląda, no i ta tradycja właśnie jak jest obchodzona. Ale muszę Wam też powiedzieć, że dzisiaj obdzwoniliśmy wiele restauracji i okazało się, że wszystkie miejsca zajęte. Na szczęście nasi znajomi mają restaurację, w której właśnie serwują zupa di cozze, więc spotkamy się tam już na miejscu z nimi. Zapowiada się naprawdę bardzo fajny wieczór. Także jedziemy i pokażę Wam, co i jak. Zabrzmiał.
Amore, dici cosa ce l'abbiamo qui? Zuppa di cozze. Zuppa di cozze, tradizione? Tradizione napoletana. Oggi non si mangia carne, solo pesce. Sì. E che ce l'abbiamo qui? Cozze. Poi? Lupini. Poi? Maruzze. O smirnizza, polipo. Sì. Tutto con la salsa piccante e sotto ci stanno pure... Vedi il pane. Bravo. Buon appetito. Grazie. Dzień dobry, buongiorno. Z napolitańską kawą można zaczynać kolejny dzień. Dzień dobry w kolejnym dniu. Buongiorno, buongiorno. Jesteśmy w Napoli. Tak jest. Jesteśmy Napoli, w Napolu. Napoli. I jedziemy właśnie gdzie? La Reggia, Caserta. Tak jest. Jedziemy do outletu. Zobaczymy co nowego i czy uda nam się dzisiaj coś kupić. Przygotowania do świąt w trakcie. Zobaczcie, co tutaj mamy w piekarniku. Przygotowała Daniela. Proszę. Rośnie. Questo verrò adesso, stare a riposo, lo cuscio domani. A, Daniela mówi, że teraz musi zostać w piekarniku, a jutro będziemy piec. Pomyślałam sobie, że nie będę robić odrębnego hola z zakupami z Włoch, więc pokażę wam dzisiaj, co udało mi się kupić w outlecie, między innymi w Miskis. Kupiłam sobie t-shirt. O, bardzo proszę. Z takim tutaj wydrukiem. Będzie mi pasować do wszystkich moich ciuchów w niebieskich odcieniach, więc idealnie pod tym względem. A tak w ogóle to muszę wam powiedzieć, że muszę wymienić sobie wszystkie t-shirty na okres wiosenno-letni, bo niestety zrobiły się już takie niezaładne po praniu. Więc pierwszy nowy t-shirt w rozmiarze SM kupiony i słuchajcie, dałam za niego 16 euro. Druga rzecz, którą sobie kupiłam, to również koszulka w outlecie Polo, jak widzicie w rozmiarze XS. Ona jest granatowa i tak naprawdę ma tylko tutaj na druk dwa guziczki, w tym jeden taki z brylancikiem. Prosta polówka. Będzie mi pasować do wielu rzeczy i zapłaciłam za nią 29 euro. A w tym samym sklepie zrobiłam również prezent dla mojego taty, już wam pokazuję. I również kupiłam tacie w prezencie właśnie polówkę w granatowym kolorze z takimi czerwonymi tutaj dodatkami. O, prosta, tak naprawdę tylko tutaj jeszcze widzicie ma napis, z tej strony nic. Także tata się ucieszy, bo to będzie właśnie prezent dla niego.
I ta polówka, słuchajcie, też była przeceniona w outlecie. Zapłaciłam za nią, o, widzicie? 29 euro z 58 euro. Także jeśli chodzi o ciuchy, to będzie tyle. Dla mojej mamy z kolei zrobiłam zapas jej ulubionych filtrów. Tak, dobrze widzicie. Moja mama uwielbia te filtry. Mówi, że to są najlepsze filtry, jakie do tej pory używała. Najfajniej się sprawdzają pod praktycznie każdy podkład. Także również dla mojej mamy zapas z apteki filtrów. Myślę, że spokojnie wystarczy jej na teraz i okres letni. A jak przyjedziemy, być może jak przyjedziemy na wakacje w sierpniu tutaj do Neapolu, to zrobię mamie kolejny zapas. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w outlecie La Reggia, to jest coś z Michaela Korsa. I nie, tym razem nie jest to torebka. Chociaż muszę wam powiedzieć, że było kilka takich modeli torebek, które totalnie mi się podobały. I jak przyjadę do Warszawy, to wybiorę się do Designer Outlet w Piasecznie. Zobaczymy, czy tam te torebki też się pojawiły. Także zobaczcie, zamiast torebki tym razem kupiłam sobie sandałki. Jak je zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że muszę je mieć, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku kupiłam sobie w okresie letnim koszyk. Koszyk, który jest wykończony skórą właśnie w takim koralowym kolorze. No tutaj niestety nie oddaje tego koloru kamera dokładnie. Jak wrócę do Polski, to wam pokażę co i jak. Ale powiem wam, że no jest obłędny ten odcień, obłędny kolor. Ze złotym wykończeniem były też takie sandałki w odcieniu brązowym i niebieskim, ale ja właśnie pomyślałam o nich w związku z tym moim koszykiem. Także tak one się prezentują. Natomiast tutaj wzięłam sobie mniejszy rozmiar, czyli 37, bo okazało się, że 38 troszkę były na mnie za duże. Ja mam swój 38. Palce jak się przesuwają do przodu, to po prostu zostawał taki kawałek, wiecie, otwartej pięty. No, ale one są niesamowicie wygodne. Zresztą są to już moje kolejne sandałki od Michaela Korsa. I zapłaciłam za nie, już wam mówię, 75 euro. Także to są wszystkie zakupy, które do tej pory zrobiłam. Planuję jeszcze napad na apteki. Może coś mi się uda kupić z kosmetyków. Zobaczymy, ale na razie to jest tylko to. Sobotni wieczór i przygotowania do kolacji z rodziną. Same włoskie specjały. Patrzcie na to. No niestety, ale tutaj to już ktoś podjadał, bardzo proszę. Ale jak tu się powstrzymać, słuchajcie, jak same takie dobroci. Patrzcie na te karczochy. A zapach. Alla salute, a la famiglia, signore, per piacere, dacci la salute, manghi i sordi, perché si prima salute un pochino fai sordi. Poi alla Świąteczne specjały, zobaczcie, na rogu, grillowane karczochy. Takie rzeczy tylko tutaj w Neapolu. Zobaczcie, stoimy na rogu. Pani, która sprzedaje właśnie te karczochy, krzyczy tutaj, że już od 4:30 nad ranem stoją i grillują i sprzedają coś wspaniałego. A jaki zapach! Gdybym tylko mogła wam go przesłać. Strasznie dzisiaj wieje, ale może uda mi się powiedzieć, właśnie wzięliśmy wodę święconą z kościoła oraz palmę, którą będziemy poświęcać dzisiejsze posiłki. Places.
A na zakończenie dzisiejszego obiadu, zobaczcie, mamy tutaj pastiery, a tutaj jest kolomba. Dzień dobry moi drodzy, buongiorno, buongiorno, w kolejnym dniu naszego pobytu w Neapolu. Dzisiaj mamy poniedziałek, świąteczny poniedziałek, na szczęście nie jest lany, bo mamy przepiękne słońce, a dla nas jest to bardzo istotne, ponieważ za chwilę całą rodziną ruszamy na świąteczny obiad. I muszę wam powiedzieć, że ja już jestem totalnie przejedzona, więc dzisiaj będzie u mnie delikatnie, zobaczymy jak zresztą. Wszyscy się cieszą, że podobno jakieś fajne miejsce, dobre jedzenie, nie wiem, będziemy tam pierwszy raz. Także ruszamy w drogę i zaraz wam pokażę, gdzie dzisiaj spędzimy ten dzień. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in. You and I, let us run.